Cześć, witam Was moi drodzy. Jestem dzisiaj w super miejscu, fantastycznym, do którego ja osobiście uwielbiam przychodzić. Przychodzę tutaj po to, aby zobaczyć rośliny, wypocząć i pozachwycać się trochę nimi. Dlatego dzisiaj Was tutaj zabrałem. Zapraszam na dalszą część filmu. O, zobaczcie moi drodzy. Jestem tutaj, to jest roślina Andromeda. Piękna roślina, którą jeśli chcecie posadzić w takich niższych partiach. Tak słabo troszeczkę zimuje jeszcze w Polsce, ale w donicach fantastycznie się sprawdza. Zobaczcie ten ciekawy różowy kolor kwiatów, no i liście jak praktycznie jak rozmaryn, ale nie pachnie. Jak wspominałem, jesteśmy w centrum ogrodniczym w Wieliczce, w centrum ogrodniczym Gargas, gdzie ja bardzo często przyjeżdżam i oglądam, czasami kupuję rośliny. Jest tutaj zawsze bardzo czysto i ładnie i te rośliny są naprawdę takie super ekstra. Za chwilę Wam zacznę pokazywać różnorodne rośliny i na taras i do ogrodu. Ja szczególnie uwielbiam wiosną, kiedy zaczynają kwitnąć właśnie te drzewa i owocowe, i ozdobne. I tutaj zobaczcie pięknie już wyformowane wiśnie osobliwe, ładnie rozkwitnięte. Jak ktoś ma potrzebę od razu wsadzić takie kwitnięte, rozkwitnięte, to oczywiście może. Tam dalej już widzę migdałki i już zaraz zbliżam się do tych migdałków, żeby Wam je pokazać. Dla tych, co chcieliby mieć drzewo kwitnące, ale o liściach takich purpurowo-czerwonych, to oczywiście zamiast tej wiśni mamy tutaj śliwę. Na etykiecie jest napisane śliwa dziecięca. Ja wiem, że to jest raczej śliwa taka królewska, kwitnąca. Ogromne drzewa naprawdę dorastają do potężnych rozmiarów i fantastycznie się sprawdzają w dużych ogrodach, gdzie mamy później po kwitnieniu taką dużą masę takich bordowych, ciemnych liści. Moi drodzy, ostatnio na Instagramie ktoś mnie zapytał, ilu letnie wisterie należy kupić, żeby szybko się rozrosła. Ja mam u mnie przy tarasie takie już dość duże, 4 czy 5 lat już tam są, ale ja kupiłem troszkę większe. Tutaj mamy taką sadzoneczkę bardzo jeszcze malutką, jednopędową, ale myślę, że jeśli posadzicie ją na przykład w tym roku, to w przyszłym roku już będzie miała przyrosty do 2 metrów, bo one naprawdę fantastycznie rosną. Tu mam tą, o, tu jest ta odmiana, którą ja mam w ogródku, Wisteria sinensis prolific. Ale mam jeszcze inną, zaraz zobaczę, czy tutaj czasem ich nie ma. Nie, w tym momencie ich tutaj nie ma. Są i białe, i takie błękitne, i bardziej fioletowe. Fantastyczne rośliny, ale wymagają bardzo silnych podpór. Dla miłośników ciekawych roślin zawsze można znaleźć tutaj naprawdę coś fantastycznego. I ot, proszę, machonia chińska. Zupełnie inna niż nasza klasyczna machonia. Zobaczcie, jakie ma piękne liście, takie subtelne, delikatne. Nie ma kolców. Kwitnie w okolicach sierpnia i przez całą zimę ma taką masę zielonych liści. Powiem szczerze, ja mam ją w ogrodzie od 2 lat. Wsadziłem, mimo tego, że mówią, że ona tutaj nie da rady, nie przezimuje. Jest zawsze po zimie taka trochę słabsza, ale już 2 lata odbija i w tym roku też zaczyna odbijać, więc dla takich właśnie miłośników ciekawych roślin to super ekstra. Znalazłem kolejną roślinę, która jest w sumie rzadka chyba w centrach ogrodniczych, bo ja ją ostatnio nie widywałem. Kalina Dawida, zobaczcie, zimozielony również krzew z takimi pięknymi liśćmi, bardzo skórzastymi, wielkimi i delikatnie różowe kwiatki. Do takich miejsc półcienistych fantastycznie się nadaje. No i kalinka ta, Dawida, normalnie u nas rośnie.
mówiłem, że tutaj jest wszystko ładnie poukładane i spójrzcie tutaj na te stoły, gdzie stoją róże. Zobaczcie, każda w każdą pięknie ułożona nazwami. Nie trzeba w tym grzebać, tylko wszystko ładnie widać, można sobie wybrać. Chodźcie, teraz pokażę Wam tutaj róże, jakie mają. Zola przejedzie po odmianach. Są i róże pnące, i róże rabatowe. Bardzo duży wybór. Ja szukam właściwie jakiejś takiej białej róży, ale chciałbym różę pnącą. I zaraz przejdziemy tam, bo widzę taką fajną, ciekawą odmianę. Zobaczymy, może się nada. Kochani, dotarliśmy do takiego mini kącika włoskiego. Mamy tutaj lawendę i perowskie, o której opowiadałem w jednych z moich filmów. Zobaczcie na mój kanał, mam taką ogromną. Ja mam odmianę ten Blue Spire. Tu mamy dwie odmiany. Jedną Lacy Blue, druga Blue Spire. Jedna jest ciemniejsza, druga jest troszkę jaśniejsza, ale obie rosną fantastycznie i do takich miejsc, gdzie właściwie nie wiecie, co wstawić, to właśnie perowska się fantastycznie nadaje, pasuje i do traw, i do jeżówek, i właśnie w takim zakątkach włoskich fantastycznie się będzie zgrywać. Nawet z werbeną patagońską dobrze wygląda, mają podobny pokrój, werbena tylko wyższa i z takim kwiatem osadzonym u góry, a tutaj mamy taką wielką lawendę. Mówiłem, że jest dużo nowości, no i właśnie tu kolejna, ja już sobie nawet ją zakupiłem, bromelia ogrodowa. Na etykiecie jest napisane, że wytrzymuje mróz do 10 stopni, do minus 10, no więc ja postanowiłem oczywiście swoim zwyczajem, tak jak z eukaliptusami i z oliwkami, będę w tym roku ją zimował na tarasie. Zobaczymy, co z niej wyjdzie. Fascicularia bicolor. Ponoć pięknie kwitnie tutaj na zewnątrz. Przyznam się, nie znam tej rośliny, ale jak ją zobaczyłem, oczywiście bromelia piękna do ogrodu, jakbym mógł jej nie zabrać. Fantastycznie, zobaczcie sobie. Kochani, jak jeszcze nie macie, to jest właściwie już ostatni moment, żeby posadzić u siebie w ogrodzie hortensję, hortensję bukietową. Tu mamy bardzo duży wybór tych hortensji bukietowych. Mamy i jakieś baby odmiany, i lemon lime mamy. Tutaj mamy co? Mamy tutaj strong anabelki, no to zupełnie troszeczkę jeszcze inne, ale tak jak mówię, to jest ostatni moment, żeby posadzić, żeby jeszcze w tym roku fajnie zakwitły, więc wybór doskonały, różowe, zielone i białe. Moi drodzy, przyprowadziłem Was tutaj w ten zakątek, iglasty, ponieważ wiem, że nie wszyscy mają takie ogrody, gdzie jest dużo kwitnących roślin, dużo roślin, które mają liście. Część z Was lubi takie ogrody, gdzie jest mnóstwo takich iglastych roślin. Ja też, szczerze mówiąc, lubię, jak gdzieś tam wśród tych wszystkich moich rabat z bylinami i z roślinami z liśćmi, gdzieś się pojawiają sosny. I przechodziłem tutaj i zobaczcie, wybór tutaj takich drzewek iglastych jest naprawdę fantastyczny. Pierwszy raz widzę niektóre z nich, naprawdę. Mimo tego, że jestem tutaj dość często, to niektórych naprawdę nie widziałem. Zobaczcie, ta pięknota, to jest sosna szwerina. Jakie ona ma fantastycznie te igły. Takie z jednej strony bardziej zielone, z drugiej strony takie srebrzyste, z takim pięknym, głębokim, w takim zagłębieniem. Naprawdę ekstra. Mówię, pierwszy raz ją widzę. Tutaj mamy taką, taką sosenkę, która wygląda troszeczkę jakby ją coś jadło, a ona jest taka naturalnie. Zobaczcie, sosna koreańska, Jack Corbin. Fantastyczne przebarwienia, zobaczcie. I to myślałem nawet, że faktycznie jest jakaś choroba, ale one na wszystkich mają takie. Ekstra to wygląda.
Tutaj mamy jeszcze, widziałem, o, taka sama. O, tutaj mamy, ta. Zobaczcie, już wygląda to coś dla Zoli, bo on lubi bonsaje. Sosna drobnokwiatowa Fukai. Zobaczcie, jaki cudak, naprawdę. Ekstra. Te igły są takie sterczące i faktycznie te kwiatostany takie maluchy. Ekstra, ciekawe jak ona długo rośnie. Wolno rosnące drzewiasta odmiana sosny drobnokwiatowej o nieregularnym pokroju i oryginalnym przebarwionych igłach. Po 10 latach osiąga 1,5 metra. O mama mia. No to faktycznie, rarytas i jeszcze na dodatek bardzo długo rośnie. Jeszcze mamy co tutaj? Tutaj mamy pinus piękny. Sosna pospolita, ale Chantry Blue, czyli klasyczna odmiana sosny, ale właśnie w takim blue kolorze. Zobaczcie, już nie ma samych zielonych, ciemnych, tylko właśnie są w różnych ciekawych odcieniach. Moi drodzy, ja uwielbiam sosnę wejmutkę, jaką używam do dekoracji, ale to, co tutaj jest, to jest naprawdę sosna wejmutka Tiny Carls. Zobaczcie, jakby jakiś pudel po prostu wskoczył w tą sosnę, jak ona super ma powyginane. Już sobie wyobrażam, jak ona jest taka większa i te pełne gałęzie tych powyginanych igieł. Zaraz wam tutaj powiem, wolno rosnące oczywiście, o gęstym, kulistym pokroju i bardzo charakterystycznym ulistnieniu. Srebrzysto zielone igły. No, fantastyczne. 119 zł. Myślę, że za taki rarytas to można nawet tyle zapłacić. Zaraz obok stoi jeszcze inna odmiana sosny wejmutki, Green Twist, zobaczcie. Te igiełki są gęściejsze, mniej powyginane, no i w tym przypadku akurat tutaj są wyszczepione chyba wyżej. Karłowa odmiana o pokroju płaskokulistym, czyli ona rośnie jak taka płaska kulka. Super. W zakątku sosnowym mamy jeszcze, tutaj dostrzegłem jedną wejmutkę, zobaczcie, szerokostożkowa, taka złocista wejmuta, szybciej rosnąca niż tamte odmiany, ale równie piękna, zobaczcie, nie ma powyginanych tych igieł, ale za to ma takie piękne, złociste, już sobie ją wyobrażam, jak takie ma 2-3 metry na przykład, gdzieś po 10 latach piszą i pięknie wygląda, taki złocisty kolor przez cały rok. Byliśmy przy sosnach, ale muszę wam się do czegoś przyznać. Zawsze jak tu przyjeżdżam od kilku lat, ta misa wzbudza u mnie po prostu zachwyt. Zobaczcie, jak ona jest piękna. Już nawet kiedyś się pytałem, czy mogą mi ją sprzedać. Ona normalnie stoi tutaj na dole. No i ta sosenka, która też super wygląda. Teraz trochę zarośnięta, ale myślę, że jak będzie troszeczkę już później, to tutaj posadzą różne inne rzeczy. Jest fantastyczna. Byliśmy, moi drodzy, przy sosnach, to teraz zatrzymałem się przy ileksach, ponieważ widzę tutaj 3, 4, chyba 5 odmian ileksów, czyli ostrokrzewów. Naprawdę taka odmiana, zobaczcie tą odmianę. Ja ją w sumie chyba pierwszy raz widzę. No nie, może widziałem, ale pierwszy raz chyba widzę. To jest ostrokrzew Maserwi chyba, ale zobaczcie, jaki on jest ładny. Ma takie pomierzwione te liście, zupełnie inne niż te ostrokrzewy klasyczne i one tak nie kują. Też zimozielony. Tu mam odmianę jeszcze jakąś inną ostrokrzewa Blue Mate, też ta sama odmiana. No i te klasyczne ostrokrzewy, które są bardzo kujące, zobaczcie, dwukolorowe. I tam jest ten najbardziej klasyczny zielony. Mam jeszcze do was takie pytanie, bo pewnie macie jakieś swoje ulubione rośliny, a to jeśli macie takie ulubione rośliny, które są takimi nowościami, to wpiszcie w komentarzu, będziemy sprawdzać. Z chęcią się dowiem, jakie rośliny są u was w centrach ogrodniczych. No i zachęcam do chodzenia do centrów ogrodniczych, chociażby tak jak do parku, bo można tutaj naprawdę odpocząć, no i przy okazji zobaczyć te piękne odmiany roślin. Ja obiecuję, jeśli wam się spodoba taki odcinek, to nagramy jeszcze może ze 2-3, może z innego miejsca, a może wrócimy tutaj za 2-3 tygodnie, żeby pokazać, co jest teraz w ofercie obecnie w takim centrum ogrodniczym. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten wyjazd wam się bardzo podobał. Dajcie w komentarzu znać, czy lubicie takie podróże ze mną. No i koniecznie subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I kciuka w górę, a jak możecie zostawić komentarz dla zasięgów, to już będę w siódmym niebie.